Dobry wieczór, ja się nazywam Jerzy Snachowski i będzie to wieczór zarówno dobry, jak i niestety ostatni, bo dzisiaj kończymy nasze święto Jana Kiepury. Przed nami dzisiaj wystąpią artyści Opery Śląskiej w Bytomiu. Cóż takiego przywożą? Piękny repertuar i pięknych artystów. Oczekujemy w czasie tych festiwalowych dni. Festiwal, czyli święto. Święto radości, święto bycia razem. Czego jeszcze oczekujemy? No takiego gwiazdorskiego blichtru. I w Krynicy to jest. I dzisiaj też to mamy. Oczekujemy pięknych melodii, w pięknym wykonaniu. I te melodie to są często takie melodie, które słyszeliśmy już 100, 200, 1000 razy i cały czas mamy na nie ochotę. To tak zwane szlagiery. Że festiwal taki jak ten stoi gwiazdami. Ja to widzę chociażby, gdy prowadzę południowe spotkania z gwiazdami, jak Państwo jesteście bardzo złaknieni rozmowy, chociaż krótkie, zrobienia sobie zdjęcia, wzięcia autografu, chociaż to już coraz rzadziej, ale też widzę, jak te gwiazdy pragną tego kontaktu. Więc jest to wzajemna wymiana energii. Gwiazd podczas tych 57 edycji było kilkadziesiąt gwiazd zbiorów, by się z tego udało stworzyć. No dokładnie 57 pewnie. Syn twórcy festiwalu, pan Aleksander Chłopek, odziedziczył po swoim ojcu taką księgę pamiątkową, którą dalej prowadzi, gdzie się wpisują wszystkie gwiazdy. Proszę Państwa, ta księga to są jak, nie wiem, jak trzy Biblie już. To jest tak grube. I są tam nazwiska po prostu oszałamiające. Ja wymienię Państwu, nie wiem, 5-6 nazwisk, a to będzie jakiś promil tego, co tam jest. Mario Di Stefano, Wiesław Ochman, Roma Owsińska, Wanda Polańska, Małgorzata Waleska, Aleksandra Kurzak tam była, kto jeszcze, Artur Ruciński, a nie tylko, tam są artyści związani z operą, bo też Leszek Możdżer, Danuta Stenka, Jerzy Waldorf, no i oczywiście nie można wspomnieć o wielkiej gwieździe, czy raczej gwiazdorze, który odcisnął niebywałe piętno na tym miejscu i na tym festiwalu. Bogusław Kaczyński. Jan Kiepura
Jeśli patrzeć na statystykę jego występów, był artystą głównie operetkowym. On naprawdę miał świetne wyczucie rynku. Zaczynał jako śpiewak operowy, kiedy idolem wszystkich był Caruso, który wydawał płyty i na nich zarabiał. Później, jak pojawił się film dźwiękowy, to Kiepura zorientował się, że sława i konfitury są właśnie w filmie i zaczął rzadziej występować w operze, a częściej występować na planie filmowym. Po II wojnie światowej zdał sobie sprawę, że jego estetyka gry, a nawet typ urody, należy już trochę do przeszłości i szukał nowych terenów. I znalazł je. To była operetka na Broadwayu. Do tej pory tam bardzo rzadko się pojawiająca. Zainwestował własne pieniądze i wystawił na Broadwayu wesołą wdówkę z własną żoną. I to był wielki, wielki sukces. Ten tytuł wystawiono, proszę Państwa, 900 razy w ciągu 2 lat. Czyli w niektóre dni musieli grać dwukrotnie ten spektakl. Okej, podejrzewam, że miał jakiegoś zamiennika, ale nawet. Później, gdy przyjeżdżał do Europy, to występował już głównie w operetkach. Wesoła wdówka, Kraina uśmiechu, Carewicz i jeszcze był 4. tytuł i to była Księżniczka Czardasza Kalmana. I do tej księżniczki, do Kalmana za chwilkę nawiążemy, bo to za chwilkę Andrzej Lampert i Grażyna Brodzińska wykonają przepiękny duet z hrabiny Maricy. Żył i był kochany. Trzeba kochać ludzi i trzeba kochać artystów. Ponieważ muzyka mówi o miłości, musimy w sobie ją znaleźć po to, aby być szlachetniejszymi i dobrymi. Abyśmy dla siebie byli serdeczni, aby muzyka łagodziła obyczaje, które dziś są tak bardzo potrzebne.